Wspomniałaś o bywaniu na czerwonym dywanie. Ty bardzo selekcjonujesz te imprezy w ostatnim czasie. Czy to jest związane z przygotowaniami do ślubu? Nie jest to związane z przygotowaniami. Oczywiście przygotowujemy się do ślubu, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Przed nami rodzinne święta, które w tym roku my organizujemy. Ja jestem przeszczęśliwa, będę pierwszy raz gospodynią, nauczyłam się lepić pierogi, w ogóle jest szał i w ogóle wow. Ja selekcjonuję imprezy, dlatego że ja powiem szczerze, nie lubię tak być na świeczniku non-stop. Zresztą był teraz niedawno Taniec z Gwiazdami, było bardzo dużo na mój temat, na temat całego programu. Fajnie się czasem wyciszyć i pobyć w domu z rodziną. Bardzo lubię takie imprezy, bardzo lubię się z Marcinem Cejrowskim, który dzisiaj mnie tutaj zaprosił i na każdą imprezę w sumie, którą organizuję, zawsze przychodzę, bo bardzo się lubimy, wiem, że te imprezy zawsze są na wysokim poziomie, często są charytatywne, to jest bardzo miłe i no cóż mogę powiedzieć, no może będzie kiedyś taki czas, że będę bywała częściej, na razie nie jest mi to do szczęścia potrzebne. To ja muszę dopytać, czy suknia już wybrana i czy ty jesteś taką przyszłą panną młodą, która każdy kwiatuszek planuje, co tam będzie, w którym miejscu? Co mogę powiedzieć? Na temat ślubu zbyt dużo nie mówię, suknia się robi. Nigdy nie należałam do kobiet, które od 5 roku życia już marzyły o księciu na białym koniu, wielkiej, pięknej sukni, nie wiadomo czym. Przyszedł czas organizacji i jak każda kobieta chce, żeby było pięknie, będzie pięknie i nic więcej nie powiem.